Jeśli już trafiłeś na to wideo, otworzyłeś je, to nie wyłączaj tak od razu, bo dzisiaj przez kilka dosłownie minut poruszę temat, który na pewno Cię dotyczy, a od razu powiem, że jest to temat dotyczący zdrowia. A może nawet bardziej nie tyle o zdrowiu, tylko gdzie o tym zdrowiu możesz się dowiedzieć. A mam tutaj na myśli stworzenie nowego tematu w grupie Emy Majerskiej. Od dawna chciałem zrobić taką grupę, gdzie można by było o tym zdrowiu pogadać. Chciałem stworzyć taką grupę o głodówkach, ale jakby nie czułem się na siłach na tyle, żeby taką grupę samemu prowadzić. Nie mam aż też takiego doświadczenia, żeby wypowiadać się w sposób taki jakiś jak doktor, czy jakaś nie wiadomo jak doświadczona osoba, ale jednak z żoną, a nawet bardziej ona, od kilku lat naprawdę mocno interesujemy się tym zdrowiem, ale nie takimi najnowszymi tabletkami, które są do kupienia w aptece, a bardziej takim zdrowiem naturalnym i właśnie jak wręcz wykluczyć takie wszystkie tabletki, chodzenie do lekarza, a właśnie zastosowanie jakichś naturalnych leków, olejków, czy diety przede wszystkim i ruchu zdrowia takiego. A więc właśnie wracając do takiej grupy, no to jakby nie czułem tego się na siłach, ale bardzo chciałem to zrobić. I też tak sobie myślałem, że gdybym zrobił taką specjalną grupę, która specjalizowałaby się w zdrowiu, to czułbym taką jakąś odpowiedzialność, że muszę tam dawać jakieś wartościowe rzeczy i tak dalej, bo po to stworzyłem przecież tą grupę. No i dlatego jej jakby do tej pory nie założyłem, ale w końcu chciałem też mieć grupę o kryptowalutach. Chciałem mieć też grupę odnośnie jakichś tam różnych biznesów, które robię. Chciałem, kurde, wszystkim się dzielić, co się dzieje w moim życiu, bo w moim życiu no sporo się dzieje, dużo podróżujemy, chciałem założyć jakąś grupę o podróżowaniu, no ale właśnie myślę, później przecież nie starczy mi czasu, żeby prowadzić taką grupę, no bo jest to jakieś właśnie, no na wszystko trzeba czasu, na wszystko trzeba poświęcenia i tak dalej, a też nie chciałem robić tego jakiegoś takiego płatnego, bo jeszcze większe zobowiązanie się z tym wiąże, a więc planów miałem dużo ogólnie mam takiej ochoty do pracy, do czegoś, do robienia czegoś, do rozwijania czegoś, ale jakby nie wiedziałem, jak to ugryźć, nie chciało mi się też czasami i tak myślałem, jak to zrobić, szukałem, myślałem, kombinowałem i w końcu padło na to, że zrobię jedną dużą grupę na Telegramie, w której utworzę pod tematy i tam właśnie będą znajdowały się te wszystkie grupy, które chciałem stworzyć. Grupa znajduje się na komunikatorze Telegram, jest darmowa, co powoduje, że ja nie czuję żadnego obowiązku prowadzenia jej. Nie czuję jakiegoś takiego, że muszę, bo nie chcę robić rzeczy, które muszę, a nie chcę ich robić, więc dlatego grupa jest darmowa, ale to nie znaczy, że będzie bezwartościowa, bo z wieloma tematami, które na tej grupie poruszam, miałem sporo doświadczenia. W sumie to mieliśmy, jako ja i Dorota, bo myślę, że tutaj akurat o zdrowiu to może trochę więcej Dorota będzie się wypowiadać. Będą tutaj zdecydowanie poruszane jakieś opcje z zamiennikami tabletek na jakieś naturalne rzeczy, także na pewno będzie tutaj wiele różnych tematów poruszonych, dlatego serdecznie Cię na tą grupę zapraszam. Przeczytaliśmy sporo książek na temat właśnie zdrowia, na temat naturalnej takiej medycyny, na temat sportu, na temat no różnych rzeczy, więc myślę, że możemy się podzielić, ale też ja nie chcę, aby na tej grupie było takie coś, że to ja czy Dorota jesteśmy tutaj jakimiś guru i że tylko nas trzeba słuchać. Ja bardzo chętnie również wysłucham Was i chętnie pozyskam informacji od Was, chętnie dowiem się czegoś wartościowego od Was, bo jest tak, że im więcej zdobywasz danej wiedzy, tym bardziej jesteś świadomy, że mało wiesz, dlatego jestem świadom tego, że jeszcze bardzo dużo nie wiem i bardzo chętnie dowiem się czegoś wartościowego od Was. Więc jeśli chcecie się czymś podzielić wartościowym, macie też jakieś doświadczenia, fajne doświadczenia związane ze zdrowiem, to jak najbardziej właśnie zapraszam Was na moją grupę główną M. Majerski na Telegramie, a udzielanie się przede wszystkim właśnie w temacie zdrowia. Ja od kilku lat chodzę już na kroki, co by wydawało się może, że jest to takie coś zwykłego, co może nic nie dawać w naszym zdrowiu za wiele, ale no, ja sam mam takie doświadczenie, że przez te wiele lat właśnie, kiedy chodzę na te kroki i nie mówię tutaj o tym, żeby tylko zrobić w ciągu dnia 10 tysięcy kroków, bo jak najbardziej to też jest bardzo wartościowe, ale myślę na takim treningu, kiedy idę tylko na te kroki, kiedy skupiam się na tych krokach, kiedy robię taki no, dosyć szybki ten marsz, no teraz akurat nagrywam telefon, to nie idę tak szybko, ale jak odkładam telefon, to idę i wtedy jest to taki trening, jakby traktuję to tak, jakby przed pobiegać po prostu, tylko że nie biegam, a chodzę i robię wtedy te 10 tysięcy kroków, około tam 8 kilometrów, czyli jest to spory kawałek. Kroki robię oczywiście na raz, bez jakichś tam odpoczynków, więc odkąd między innymi stosuję te kroki, to
czuję się bardzo dobrze, jestem zdrowy, nie choruję, a jak jestem cokolwiek przeziębiony, to trwa to jeden, maksymalnie dwa dni. A do tego mamy jeszcze swoje różne eksperymenty, swoje miksturki, które również zażywamy. Są takie ulubione, które teraz właśnie zrobiliśmy po powrocie do Polski. Już są w lodówce, muszą tylko tydzień czasu tam w słoiczkach się dotrzeć i które będzie można jak najbardziej używać, które jak najbardziej będą nam na nasze zdrowie pomagać. Także chętnie tym wszystkim się podzielimy. Podzielimy się jakimiś różnymi książkami, które przeczytaliśmy i uznajemy za wartościowe, więc zdecydowanie na grupie podzielimy się takimi informacjami. Będziemy tak naprawdę dzielić się wszystkim, co po prostu w naszym życiu robimy, jeśli chodzi o to zdrowie. Także bardzo Cię zapraszam do dołączenia. Oczywiście link do grupy znajdziesz w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu, ale jeszcze raz podkreślam, bo to bardzo ważne, zapraszam Cię też na tą grupę, żebyś Ty podzielił się też swoją informacją, jakie Ty zażywasz miksturki, jakie Ty naturalne sposoby stosujesz na to, aby być zdrowym. Bo my na przykład ostatnio tutaj w parku spotkaliśmy kobietę, starszą panią, taką myślę, że grubo po 60, która zrywała lipę i była bardzo miła, zwróciła się do nas i mówi: zapraszam Was na zbieranie lipy. O proszę bardzo, o proszę bardzo. Kto tam do mnie biegnie? Siema, siema. Siema, siema. Jak tam? Dobrze. Dobrze? Właśnie opowiadałem o pani, która nas ostatnio zaczepiła w parku i powiedziała, że zapraszała nas do zrywania lipy, która powiedziała, że pije herbatkę lipową od małego dziecka i powiedziała, że nigdy nie chorowała, nigdy nie była przeziębiona, stosuje właśnie same takie naturalne rzeczy i jest przez to właśnie zdrowa i była tylko dwa razy w szpitalu. Ale rodziła dzieci. Tylko wtedy, kiedy rodziła dzieci. Zatrzymaliśmy. Dobra, także z Dorotą się żegnamy. A ja tutaj jeszcze, o właśnie, dałem tiktaka, bo od tego gadania zasło mi w buzi, bo jest ciepło. Na szczęście w Polsce 21 stopni, godzina 10 rano, poniedziałek, także jest przyjemnie, ptaszki śpiewają, jesteśmy w parku. Tak zacząć tydzień to naprawdę bardzo dobrze, a więc też, żeby nie przedłużać, to nie chcę tutaj, ale jakaś osa, czy nie wiem co, o, uciekła, chciałem Wam ją pokazać. Żeby nie przedłużać, to chcę jeszcze powiedzieć tylko o takiej jednej ważnej rzeczy, bo w tej grupie, jak już wspomniałem wcześniej, są tematy odnośnie kryptowalut. Na pewno jeszcze z czasem pojawi się kolejny temat, niespodzianka, który za niedługo gdzieś tam się uruchomi, także na grupie skupiają się różni ludzie, ale jest bardzo ważne właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że są utworzone te tematy i każdy, kto dołącza do głównej grupy, może sobie tylko śledzić poszczególne tematy. Więc jeśli dołączyłeś do zdrowia, ale totalnie nie interesują Cię kryptowaluty, to zachęcam Cię do tego, żebyś nie wychodził z grupy, albo żeby nie było tak, że nie chcesz dołączyć do tej grupy, bo tam gadają o kryptowalutach, bo to jakby całkiem inna grupa jest, ale wszystko jest w jednym, ale jakby wszystko co innego. I możesz sobie dany wątek, który się znajduje w grupie, wyciszyć, czyli po takim wyciszeniu nie przychodzą Ci żadne powiadomienia, żadne jakieś tam komentarze, nic Ci nie przychodzi z danego podtematu, który Cię nie interesuje. Więc jak najbardziej zapraszam wszystkich, a wątki, które Cię nie interesują, po prostu sobie je wyciszyć. Polecam być sobie w tematach, które Cię interesują, w tych tematach się udzielać, czytać sobie jakieś wartościowe rzeczy. Bardzo Cię proszę do tego, żebyś sam też dawał coś od siebie, jeśli tylko możesz się czymś fajnym podzielić. A tematy, które Cię po prostu zwyczajnie nie interesują, wyciszasz i masz spokój. A w każdej chwili, kiedy tylko będziesz ewentualnie chciał zaczerpnąć jakichś takich różnych informacji z działów właśnie, które Cię niby nie interesują, to masz ciągle do nich dostęp i zawsze możesz zobaczyć, co w tych podtematach się dzieje. Na ten moment, kiedy nagrywam ten film, na grupie znajduje się 77 osób, także zapraszam kolejne osoby. Dobijmy jak najszybciej do pierwszej setki, później kolejny próg to 200. Następny próg, mam nadzieję, że dobijemy do niego w miarę szybko 500, zanim pojedziemy gdzieś znowu na zimę, a później kolejnym krokiem milowym oczywiście będzie okrągły 1000 i wtedy będę bardzo zadowolony, kiedy będzie 1000 osób na grupie, bo wtedy na pewno znajdzie się tam wiele wartości na tej grupie, znajdzie się wiele osób, które będą chętnie dzieliły się informacjami, my jeszcze bardziej chętniej będziemy chcieli zdobywać kolejną wiedzę i dzielić się tą wiedzą z Wami na grupie, dlatego taki główny cel na razie, na tą chwilę, aby na tej grupie było 1000 osób, także zapraszam Cię, dołącz do tej grupy, kliknij w link, dołącz do grupy, ale jeśli tylko oczywiście chcesz do niej dołączyć i chcesz tam być i chcesz
chcesz się czegoś dowiedzieć lub chcesz się czymś podzielić wartościowym, a nie po to, że chcesz tam przyjść, marudzić, być bardzo taką niemiłą osobą, dawać jakieś niemiłe komentarze, bo takie osoby oczywiście od razu, że będą banowane, ale po prostu nie psuj nastroju, nie psuj nikomu humoru, nie wchodź wtedy na taką grupę. Ja też nie mam zamiaru jakoś na siłę zmieniać komuś życia, nie mam zamiaru na siłę wszystkich tam ciągnąć, ale wszystkie pozytywne osoby, wszystkie miłe osoby, to jak najbardziej wszystkie zapraszam na grupę. A więc jeszcze raz chcę tylko wrócić do tego tematu wyciszania pod tematów, które Cię nie interesują, bo wcześniej nic na ten temat nie mówiłem, a jednak dołączyło 77 osób już na tą grupę i być może niektóre te osoby czują jakieś takie coś dziwne, że przyszły tutaj na kryptoakademię na przykład, a jest jakaś rozmowa o copy tradingu, czy na przykład o czymś jeszcze innym, a teraz w ogóle o zdrowiu, a później będzie jeszcze może o czymś innym, więc do tych osób, które już są na grupie, to chcę tylko powiedzieć, że taki był mój cel, żeby stworzyć wiele tematów w jednym miejscu, żeby ta grupa była bardziej wartościowa, żebym w jednym miejscu mógł poruszyć wiele tematów, które mnie interesują, które po prostu dotyczą mojego życia, Twojego życia pewnie też, więc dlatego nie ma 50 różnych grup i na 50 różnych grupach jesteś tylko w jednym miejscu skupione wszystko. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, a szczególnie właśnie dlatego, że jeśli nie interesują Cię jakieś tematy, to po prostu możesz je wyciszyć i tak jakby Cię one w ogóle nie dotyczyły, więc to jest akurat bardzo dobra opcja na Telegramie i myślę, że z tego powodu w żaden sposób nie powinieneś czuć się urażony, że skoro dołączasz na przykład do zdrowia, to że jest na mojej grupie jakiś temat odnośnie na przykład zarabiania pieniędzy, bo nie po to Ty tutaj dołączyłeś, więc wyciszasz i to Cię akurat nie interesuje, tam Cię nie ma, a jesteś w temacie, który akurat właśnie Tobie odpowiada. Okej, ja muszę znaleźć jeszcze tylko gdzieś Dorotę, bo zaraz idziemy właśnie kupić olejek tymiankowy, który bardzo mi pomaga na moje plecy, jak mnie bolą, bo od chyba 2 lat mam jakieś takie akcje, że czasami bolą mnie plecy. No i stosowałem czasami różne rzeczy i wiele z nich po prostu nie pomagało, albo po prostu były to rzeczy, których nie chciałem zażywać, na przykład tabletki przeciwbólowe, które niby na plecy mi pomagały, bo plecy mnie nie bolały, ale później żołądek cierpiał swoją drogą i inne rzeczy. Ale właśnie odkryliśmy, że na przykład taki olejek tymiankowy pomaga mi na te bóle bardzo dobrze. Ale z racji, że się skończył, to właśnie zaraz idziemy do apteki kupić kolejną buteleczkę, a później trzeba przygotować jakieś dobre i zdrowe śniadanie. A więc ja już kończę, Ciebie tylko zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujesz i oczywiście do dołączenia na grupę na Telegramie. Link znajdziesz w opisie i w pierwszym przypiętym komentarzu. Pozdrawiam z pięknego parku w Nysie. Troszkę wieje, ale i tak jest bardzo przyjemnie. Nie wiem, gdzie jest Dorota, ale zaraz gdzieś ją znajdę. Pozdrawiam, na razie, cześć, do następnego filmu.